Cześć wszystkim, z tej strony Kobra. Dzisiaj troszeczkę inny materiał. Jeżeli będzie jakaś słaba jakość dźwięku, to przepraszam, nagrywam z telefonu. Co to dzisiaj chciałem zrobić? Ano, pobiegać sobie troszeczkę. Zastałem się, pomyślałem sobie, że już jakiś czas temu, a chciałem od dłuższego czasu zacząć sobie po prostu biegać, może troszeczkę zacząć się ruszać, ponieważ się zastałem bardzo. Zazwyczaj byłem bardzo aktywną osobą, a w obecnej chwili, jak to się mówi, mówi się, że praca niby nie jest siedząca, ale w samochód do pracy, w pracy też w samochód, więc cały czas można powiedzieć w spoczynku, poza momentami bardziej intensywnymi. Dzisiaj pobiegamy sobie. Ja zaczynam trening, będę was, powiedzmy sobie, informować, jakie postępy. Możliwe, że gdzieś tam później jakieś pomiary porobię, ile mniej więcej waży, ile mam wzrostu, żeby było wiadomo, od czego tutaj zaczynam. Dzisiaj będzie tylko w sumie może tajlamsik albo króciutki po prostu materiał z miejsca, w którym biegam, ponieważ miejsce jest dosyć urokliwe, jest w lesie, tak jak widać za mną. I co? Będę korzystać również z aplikacji Endomondo. Sprzętu jakiegoś specjalnego nie mam. Kiedyś biegałem, zaczynałem się rozbiegiwać zimą, dlatego że ja nie lubię wysokich temperatur. Patrzę tylko, czy jest mniej więcej pusto w lesie. Tak. Co? Zobaczymy, jaka będzie intensywność treningów. Czy będę w stanie wyrobić po prostu się razem z inną, znaczy, czy będę w stanie się wyrobić, jeżeli chodzi o ilość treningów i powiązać to z pracą i zajmowaniem obowiązkami w domu. A seria będzie się nazywać, tak jak mam na koszulce w obecnej chwili, Trening Jedi. Nie jest to film instruktażowy, a jedynie może być wykorzystywany jako film ewentualnie motywacyjny. Skoro ja daję radę, to każdy myślę, że da radę. Dobra, a teraz krótki materiał z tej wyprawy tutaj dookoła takiego kółeczka, które ma około 400 do 600 metrów. Nie wiem dokładnie ile, bo GPS za każdym razem pokazuje mi inną wartość. Miłego oglądania.
jestem po przebiegnięciu 9 takich kółeczek, jak widzieliście na materiale. Czerwony jestem, tak jak burak, ale tak już mam, że płacę się niesamowicie, co nie jest odzwierciedleniem totalnym mojej kondycji, chociaż jest kiepska, to powiem szczerze. Powiem tak, 9 kółeczek, nie wiem w jakim tempie, nie wiem ile przebiegłem dokładnie, bo GPS w telefonie zaczął gubić zasięg. Mam kilka przebiegniętych, przynajmniej z GPS wygląda tak, jakbym miał kilka prostych przebiegniętych. W sumie wyszło mi lekko ponad 2 km w 24 minuty, no prawie 25 minut. To jest no raczej mało osiągalne. Tak jak mówiłem, jedno kółko to jest około 400-450 metrów. Nie jestem w stanie dokładnie w tej chwili powiedzieć, za każdym razem inaczej pokazuję. Zakładajmy, że jest to około 400 metrów. To można sobie łatwo przejrzeć, około 3,5, może 4 km faktycznie przebiegłem. Robiłem większe odległości. Ja chyba podam do swojego konta namiar na Endomondo. Także będzie można sobie zerknąć, kiedy tam biegałem, jakie miałem osiągnięcia chyba. Chociaż nie wiem, czy można z zewnątrz zerknąć. W każdym razie takich treningów chciałbym zrobić więcej. Nie będę oczywiście wszystkiego nagrywać, bo to nie ma sensu. Będą jeszcze inne urozmaicenia. Dodatkowo dojdzie do tego jakaś dietka, ale nie szczególnie obustrzona, dlatego że zmniejszę tylko ilość przyjęcia cukrów prostych. Będę starał się jeść mniej słodyczy, które po prostu lubię. I co? Jak tak zrobię, to pewnie nie będzie widać za dużo. I co? Robić, nie próbować, nie ma prób, jak to powiedział jeden znany nam wszystkim mistrz, Jedi. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko nie wiem dokładnie co. Możliwe, że pojawią się jeszcze inne materiały z innych ćwiczeń. Na pewno wszystko będę wdrażał bardzo powoli, a nagrywanie tego wszystkiego będzie dla mnie swego rodzaju motywacją do działania, żebym przestał się w końcu obijać. Chciałbym zrzucić powiedzmy sobie z 10 kg, ponieważ ważę mniej więcej 83 kg przy wzroście 1,72 m. Chciałbym, żeby to było 70 przynajmniej kilo. Te 10 kilo, to jest zawsze moja waga mniej więcej od pewnego okresu, to było 72. Po ślubie troszeczkę mi przybyło, zrobiłem się też bardziej leniwy, nie zawsze do pracy na rowerze na przykład jeździłem. I co? Myślę, że to chyba tyle. Tak jak mówiłem, to nie jest żaden film instruktażowy. Jak coś, to jeszcze powiem tyle, że delikatna rozgrzewka przed biegiem była. Było rozgrzanie przede wszystkim stawów skokowych, kolanowych, tutaj biodrowych, żeby sobie jakieś krzywdy nie zrobić. Kilka skrętoskłonów powiedzmy. No i co? Delikatny bieg na tak powiedzmy 50-40-50%, jakieś takie delikatne tempo, które miało mnie zmęczyć, a nie miało mnie szczególnie dobić. Ogólnie ten trening, który w obecnej chwili chciałbym wykonywać, to jest, chciałbym, żeby był dwuetapowy, jeżeli chodzi przynajmniej o bieganie. Przynajmniej powinien być z rana. Bieg tak około 20-25 minut, te 4-5 km max, żeby tutaj więcej nie przesadzić takim tempem, no troszeczkę pobudzającym. I drugi trening to interwały, chyba, jeżeli dobrze myślę, 300 metrów biegu, minuta marszu, 300 metrów biegu, minuta marszu, 300 metrów,
biegu sprintu tego takiego startowego oczywiście i koniec treningu powiedzmy. Także mniej więcej chciałbym, żeby tak to wyglądało. Czy się uda? Ciężko powiedzieć. To tyle. Ja dziękuję. Warto się ruszać. Ja wolę robić to, zaczynać trenować jesienią, zimą, kiedy jest chłodniej. Ja wysokich temperatur nie szczególnie bardzo lubię, zresztą poca się w obecnej chwili mocno, więc można się domyślić, że temperatury są dla mnie wysokie niewskazane. Więc to na razie. Cześć.